Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się omówieniem projektu Matrix AI Network. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Matrix, bo tak pozwolę sobie go w skrócie nazywać, chcę wdrożyć kilka na tę chwilę elementów związanych z sztuczną inteligencją i połączyć je właśnie z technologią blockchain. Także na pierwszy, że tak powiem, rzut oka projekt wydaje się dość ciekawy i innowacyjny. Teraz pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim zakresie te algorytmy sztucznej inteligencji chcą być wykorzystane oraz jak to wygląda w praktyce, jak realizacja tych założeń wygląda już po stronie kodu. Także zaraz się temu przyjrzymy. To jest pierwszym featurem, jaki ten projekt chce do nas wyjść, czyli umożliwienie, że tak powiem, mówionego programowania, czyli tworzenie smart kontraktów za pomocą dyktowania kodu źródłowego i przekładania tego już bezpośrednio na język zrozumiały dla całej platformy. Także nie wiem, czy to jest feature, który jest featurem typu must have obecnie na rynku, związanym z procesem tworzenia smart kontraktów, ale to tutaj twórcy, że tak powiem, wychodzą z założenia, iż jest to na ten moment niezwykle potrzebne. Kolejna sprawa jest to wsparcie cyberbezpieczeństwa, ponownie w zakresie implementacji algorytmów sztucznej inteligencji. Tutaj też nie za bardzo rozumiem połączenie, że tak powiem, blockchainu i tych wirtualnych maszyn, które mają być zaimplementowane przez projekt Matrix i wykorzystanie tego w sektorze cyberbezpieczeństwa. Oczywiście sektor cyberbezpieczeństwa jest obecnie niezwykle chłonnym rynkiem, jednak panuje tam na tyle duża konkurencja, która już od paru lat, można powiedzieć, stosuje algorytmy sztucznej inteligencji w celu wykrywania podatności, definiowania skali błędów i tego typu rzeczy, iż ciężko będzie takiemu małemu projektowi jak Matrix się na tym rynku odnaleźć. Jeszcze tutaj wrócę do sprawy związanej ze smart kontraktami. Taka rzecz przyszła mi do głowy. Moim zdaniem tutaj zespół powinien się bardziej skupić na tym, aby smart kontrakty, które będą implementowane na tej sieci, były kompletne w ujęciu Turinga, czyli aby pozwalały na zaimplementowanie dowolnego algorytmu właśnie na tej sieci. Na tej sieci, czyli na przykład miały pętle, instrukcje warunkowe i tego typu podstawowe składniki każdego języka programowania, aniżeli żeby to było możliwość dyktowania tego, co, że tak powiem, dany smart contract ma robić. Tutaj są jeszcze trzy inne cechy wymienione przez autorów tego projektu, jednak wydaje mi się, że iż nie są one na tyle istotne, aby nawet je tutaj konkretnie omawiać. Przejdźmy sobie do portalu CoinPaprika. Widzimy, że projekt jest prawie 2 lata na rynku. Oczywiście jest on w fazie developmentu. Zakładka Code Progress dla tego projektu nie pokazuje nic, także od razu należy przejść do GitHuba na stronę główną organizacji. Widzimy tutaj potężną liczbę 45 repozytoriów dla tego projektu. Oczywiście dokumentacja, white papery, nawet elementy graficzne. My tutaj sobie omówimy i przypatrzymy się, co się dzieje właśnie w implementacji blockchainu Matrix w oparciu o język Go. Jeśli już jesteśmy przy języku, to oczywiście bardzo dobry wybór, trafny jak na tego typu wymagania. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym projekcie. Według mnie za dużo się w nim nie dzieje. Issue mamy jedynie 4 otwarte, jeden zamknięty, także jeśli mamy
Mówimy tutaj o projekcie, który jest w fazie tworzenia i widzimy tutaj tak niską aktywność, to powinno nam to dawać sygnał, że coś tutaj się dzieje w tym projekcie. Pull request też nie są prowadzone w tym projekcie. Także jeśli chodzi o tego typu założenia projektowe, które ten projekt definiuje na swojej stronie, które są dosyć złożone, a po prostu proces rozwoju oprogramowania jest na tak niskim poziomie, to raczej nie należy się spodziewać zbyt dużych sukcesów już w finalnym produkcie. Zakładka Projects również nie istnieje, także nie mamy bezpośrednio możliwości weryfikacji tego, nad czym tak naprawdę zespół teraz pracuje. Wikipedia nie istnieje, przenosi nas do głównej strony. Security również nie ma żadnej informacji odnośnie polityk bezpieczeństwa, polityk zarządzania podatnościami. Zakładka Insights. Widok z ostatniego miesiąca mówi sam za siebie. Przypominam jeszcze raz, iż mamy do czynienia z projektem, który jest cały czas na etapie tworzenia. Także tutaj powinno aż być zielono od tych wszystkich rzeczy, które są rozwiązywane. Przyjrzyjmy się jeszcze może bezpośrednio commitom. Zobaczmy, co tutaj się tak naprawdę działo. Ostatni commit do tego repozytorium był wrzucony 19 sierpnia. Tutaj widzimy, że jest to tylko update związany z kodowaniem. Update pliku README. Także nic ciekawego tak naprawdę. Przyjrzyjmy się może, co się stało w tym projekcie w czerwcu. Również update'y README. Może zobaczymy jakieś zmiany w kodzie. Jakieś niewielkie odkomentowania. No tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że coś było usuwane. Tylko rzućmy okiem, czy to nie są testy przypadkiem. No, właśnie, plik test. Także proszę zwrócić uwagę, że może to nie jest, że tak powiem, za bardzo wymowne to, co tutaj się dzieje w tym projekcie na pierwszy rzut oka, ale wydaje mi się, że tak naprawdę od maja tego roku w tym projekcie nie za dużo się dzieje, jeśli chodzi o realizację poszczególnych funkcjonalności, a może po prostu prace zespołu deweloperskiego, które są wykonywane w ramach realizacji tego projektu, nie są wrzucane na GitHuba, czyli mamy na przykład do czynienia z jakimś prywatnym repozytorium, który zawiera inne komponenty tego projektu, po prostu realizujące te rzeczy, które są wymienione na stronie głównej Matrix. Jeśli chodzi o inne źródła informacji, to tutaj mamy blog Medium, nie mamy tutaj żadnego Stack Overflow, nie mamy tutaj bibliotek na NPM, nie mamy tutaj Travisa Continuous Integration, także tak naprawdę ciężko coś dobrego o tym projekcie powiedzieć. Może to się zmieni w przyszłości. Na tę chwilę uważam, iż projekt ten nie jest godny tak naprawdę zainteresowania. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, za poświęcony czas. Na tę chwilę to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, proszę pozostawić je w komentarzach. Zachęcam również do przyglądania się pozostałym kanałom Kryptonarodu, które właśnie również w tym obszarze zainteresowań poruszają tematykę kryptowalutową. Dziękuję bardzo. Cześć.